Uroczystości koronacyjne Matki Bożej. To jest 20 maja 2018. Przy okazji zbieramy te ofiary na koronę. To jest jeszcze ornat, chcemy kapę, kielich koronacyjny, klucze, berło, las i jabłko i jeszcze cygorium. Gdybyśmy tylko myśleli o koronach, to byśmy się prawdopodobnie zbliżali i już bylibyśmy z górki. Ale jeśli myślimy o całości, to my są jeszcze pod górkę, ale ofiary spływają. Jest już prawie 200, podam 211. Więc kropla po kropli będę zbierał do maja, ale po tej uroczystości muszę jechać. No i zaryzykować. Panie, wchodzimy w wariant maksimum. Więc to muszę przemodlić dużej odwagi cywilnej. Bo kielich chcemy zrobić niespotykany, którego nie ma na świecie ani w Polsce. Rozumiecie? Będzie przypominał rok 1920. Zwycięstwo Niepokalanej pod Warszawą. Bo rozumiecie, no, polecę, kupię tam kielich za 7 tysięcy. No, ładny jest, ale dzieci. Korona, istnienia koronacyjne, wszystko pokradli zaborcy, no to niesiemy kielich, nazwijmy go kielich koronacyjny Niepokalanej. Królowej Polski. Widziałem w ręku kopię kielich koronacyjny królów francuskich, romańskich. Wiecie jaka perełka? Chciał mi taki zrobić. Panie, nie. Żadnych francuskich. Panie Polski. I znaleźliśmy przepiękny projekt. Dzieci, wiem, że mam czasami swoje widzimy się, ale to też jest nasza miłość do Boga. Jak mamy tą monstrancję rycerską stragną, takiej w Polsce nie ma nigdy, rozumiecie? To był wasz dar, 8 kilo waży. Czy ja to zjem? Rzuciłem na to już przekleństwo, klątwę. Ktokolwiek by to sprzedał lub też używał nie do celów kościelnych, jest przeklęty. Ja to na to wszystko rzuciłem przekleństwo. Tego ani sprzedać nie wolno, ani nic. Bo jaka bieda? Nie ma tego, że sprzedanie. To jest dla Pana Boga. Na tym siedzi klątwa. Na mocy mego kapłaństwa. Także nie myślcie sobie żartnie z tym wszystkim. Że będzie sprzedawał po domach, że będzie, bo potrzebuje kuria, czy potrzebuje zakon. Jak? Do roboty się brać. To jest Bóg. Mamy orędzia, gdzie Pan Bóg mówi precyzyjnie. Jest to grzech świętokradztwa, wołające o pomstę do nieba, sprzedawanie rzeczy kościelnych, obce ręce. Żadna przyczyna ludzka, czyli głód, wojna, nie daje usprawiedliwienia, żeby to przeznaczać na cele ludzkie. Jeśli politycy wam tam mówią, to po co on kupuje armatę za 50 milionów złotych? Po komu dał armata? Nawet nam potrzebna? Jesteście politykami, dążcie do pokoju, a nie do wojny. Oni wszyscy do wojny dążą. O jakim pokoju i wolności tam mówią? Po co nam F-16? 120 milionów, godzina lotu 60 tysięcy, dzieci. Kapujecie? Godzina lotu 60 tysięcy. Pocisk parę milionów, bo musisz pamięć zagubić. Nam to jest potrzebne, no krupili się ludzie. Ile byłoby kombajnów, ile byłoby traktorów, ile byśmy, jakbyśmy ziemię w Polsce robili? Za te pieniądze mielibyśmy jeździć za darmo wszyscy w Polsce.